Czy żeby zrozumieć koniec końca historii, trzeba cofać się aż do XIX wieku? Żeby zrozumieć sens tego, co się dzieje i co nazywamy końcem końca historii, absolutnie trzeba się cofnąć do XIX wieku, dlatego że to wtedy, na przełomie XVIII i XIX wieku, tak naprawdę zaczyna się cały proces budowania nowoczesnej europejskiej cywilizacji. Która być może właśnie dobiega swojego końca. To jest ta właśnie kwestia, która mnie interesuje. Czy ta cywilizacja ma jeszcze jakiś ciąg dalszy, czy zaczyna podlegać już całkowitej autodestrukcji? W XIX wieku, tak naprawdę, pojawiają się wszystkie te interesujące nas zjawiska, które stanowią fundament dla idei końca historii. Wtedy powstaje nowoczesny kapitalizm, wtedy rozwija się nowoczesna demokracja, wtedy mamy do czynienia z rewolucjami, które obiecują społeczeństwom autonomię i emancypację. Wtedy też pojawia się nacjonalizm, który zresztą później został straszliwie zdemonizowany, a moim zdaniem nie odegrał aż tak złej roli, jak często mu się przypisuje. Ale przede wszystkim na końcu tego procesu. Kształtowania się nowoczesnej europejskiej cywilizacji w XIX wieku pojawiają się dwa bardzo groźne zjawiska w historii Europy. Pierwszy to jest imperializm, a drugi to jest nihilizm. I właściwie. XIX wiek kończy się tymi dwoma bardzo niebezpiecznymi zjawiskami. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto tutaj zwrócić uwagę. Paweł Herz, konserwatysta, poeta, bardzo często posługiwał się taką frazą głupi wiek XIX. Głupi wiek XIX, on to powtarzał cały czas. Co miał na myśli? Rzeczywiście wiek XIX był w pewnym sensie jakimś takim momentem, Entuzjazmu, ale też głębokiej nieodpowiedzialności, dlatego że wiek XIX zaczyna się od ubóstwienia indywidualizmu, jednostki. Jednostka właściwie staje się wszystkim, staje się bogiem, a później wiek XIX kończy się masowymi ideologiami, masową polityką, masowym społeczeństwem, a na koniec już w wieku XX masowymi rzeziami. Gdzieś między tymi dwoma wydawałoby się całkowicie sprzecznymi zjawiskami, ubóstwieniem jednostki i masową rzezią, istnieje według Herca i ja się z nim całkowicie zgadzam jakiś niepokojący związek.